Kosmonatrowy, kosmonatrowy, kajak wędkarski Morska TV prosi. Hak mocno słony, to jest spód muszki. To się super sprawdzi na rodzime gatunki. Okej, no to mamy przerwę techniczną. Mogę opowiedzieć anegdotkę, praszkę. To akurat nie jest biedronkowiec. Witamy serdecznie, Agnieszka. I Arek. Kubale, Tuchola, Fly Fishing. Dzisiaj pokażemy Wam kolejną krewetkę, którą możecie sobie samodzielnie zawiązać. Będzie to mucha, która nazywa się Silly Legs Gocha, albo w skrócie po prostu Gocha, albo jak Amerykanie mówią, i tu się boję mojego amerykańskiego, Gacha, czyli mamcie. Ta mucha jest bardzo skutecznym wzorem. I to jest krewetka, mały skorupiaczek i jest na tropikalne bonfisze, czyli ciepłe morza, bardzo inne strony niż nasz zimny, słonawy Bałtyk, ale świetnie też się sprawdza na wiele ryb. Od okoni w wodach śródlądowych po trocie, właśnie u nas w Bałtyku, i taką muchę dzisiaj Agnieszka Wam zaprezentuje, jak zawiązać. Tak, hak mamy w imadle, to jest Arex SA210 rozmiar 4. Hak mocno słony, to są haki pokryte warstwą nierdzewną, A-Steel. Może to być tu właśnie hak typowo na bardzo słone wody, więc to już jest pierwsza różnica do krewetek, które wiązaliśmy wcześniej, prawda? Prawda. I tutaj będzie obciążone tym razem nie ołowiem, a? To jest bras. Czyli będzie mosiądzem, mosiężne oczka typu... Tak, takie... Typu dumbbell. Takie hantelki, uj, ucieka tak, mi. Dumbbell, taki hantelek. Biała nitka. Aga, jeszcze opowiedz o nitce, bo tutaj... Nić 6.0 z Unii biała. Mhm. Tutaj trzeba sobie dać trochę czasu i dobrze to we wszystkich płaszczyznach. Taką ósemeczką. Ósemeczka pod spodem. Możecie to robić wolniej niż Agnieszka. Agnieszka po prostu wiąże muchy zawodowo i codziennie. Ale precyzja też, w sensie tu wiele precyzji nie potrzeba, ale nie musicie próbować tego robić. One tak mają szybko. Na koniec nie drgnąć, nie? I mają być prosto. Pamiętajcie, że muszą być prostopadle do haka, żeby nie schodziły, bo to jest obciążenie i ta mucha będzie wtedy robić, wykładać się na boki, będzie robić dziwne rzeczy. A jeżeli zamocujecie je prostopadle do osi haka, no to one to będzie przecież stabilizować muchę. Mhm. Dobra, odrobina kleju i dalej. Ciekawostka, że to jest spód muszki. Pamiętajcie, że ta mucha finalnie tak, ona jest będzie obrócona. Pracować w ten sposób. Ona będzie wyglądać, tu może do tej kamery pokażę, ona będzie wyglądać w taki sposób. O. Dobra, i teraz dajemy coś, co się nazywa flat millar, tak, prawda? Tak, flat millar to jest taka lameta płaska, pleciona. W kolorze perłowym. Absolutnie fajny kolor, warto to mieć. Przyda wam się też w innych wzorach krabów. Chyba przecież Avalon Permit Crab. Znowu tropikalne ryby, permity, ale właśnie ten materiał, ten płaski mylar też jest do nich używany, że od razu sygnalizujemy, że jest to materiał z potencjałem. Ile on ma milimetrów? Chyba 3? Myślę, że więcej. 3. Odcinamy kawałek, zostawiamy 2 cm. Nie, dobra, masz około 3. 3 mm, okej. Okay. I od taki krótki kawałek tam zostawiamy tego mylaru. Tu się przydaje też szpikulec, żeby go rozczapierzyć, bo to będzie nasz... To będzie nasz taki ogonek. Tak. Albo znowu aparat gębowy krewetki, tak zwany shrimp mouth. Tak. To jest w ogóle krewetka, to jest bardzo, bardzo amerykański wzór. Ja już nie pamiętam, kto go dokładnie wymyślił, a pamiętałem. Jest opisywany na pewno w książce Saltwater Flies, czyli morskie muchy, przez Leftiego Kreja. Absolutna legenda, facet ma pomnik. Chyba jedyny muszkarz, który ma pomnik. Świetnie rzucał, bo już facet od paru lat nie żyje, ale no legenda. I on opisywał ten wzór jako jeden z najważniejszych, jeżeli chodzi o morskie łowienie. Co prawda to są wody ciepłe morza, Floryda, egzotyczne miejsca, ale jeszcze raz podkreślam, to się super sprawdzi na nasze też rodzime gatunki. Aga, gdzie... Odrobina kleju. Dokładnie. I nawijamy miejsce przy miejscu. Muszka jest prosta. To jest też fajny wzór. Pokazywaliśmy Wam w poprzednich odcinkach kilka innych wzorów. Był prosty Mulkis, były bardziej skomplikowane Amber Shrimp i Hitiven. Typowo trociowe wzory. Ta mucha jest dosyć prosta. Jeżeli nie czujecie się na siłach na bardziej skomplikowane wzory, dobrze jest sobie potrenować właśnie na takiej goczy.
to jest wariant tej muchy tak naprawdę, bo ja cały czas mówię, że to mucha opisywana i tak dalej, ale to jest jej wariant, bo my dodajemy tutaj gumowe nóżki, bo to wpływa dobrze na łowność muchy. I teraz tak, Aga, zakończyłaś nić wiodącą białą, teraz zaczynasz. Dlaczego zmieniasz nitkę tutaj, jakbyś tylko powiedziała? Dlatego, że jeżeli bym robiła cały czas nią, to by prześwitywało tutaj przez ciałko ten kolor intensywny. A zmieniam, żeby był taki po prostu nosek widoczny, tak jak tutaj. Czasem nazywane też, nie chcę powiedzieć głupoty, ale to też ma jakieś właściwości być może wabiące, jest widoczne. Striking point czasem to się nazywa. Nie wiem, czy typowo taka duża główka muchy, ale być może tak. Teraz powinien pójść krawsur, którego nie mam. Okej, okay, no to mamy przerwę techniczną. Mogę opowiedzieć anegdotkę, kraszkę. Agnieszka w tym momencie weźmie krawtwór. Tak, ale w zasadzie wszystko wam powiedziałem o goczy, więc... Czekamy na tą anegdotkę. Mam. Typowa gocza lub Crazy Charlie, bo to są bardzo dwie podobne muchy. Ma różowy nosek i ten różowy nosek według Leftiego Kraja jest bardzo ważny. Ale to jest dla absolutnych maniaków muchówki i nadal uważam, że ta anegdotka może być wycięta. Ale pamiętasz, było, że różowy nosek i Jezu, jakie to jest mega, mega ważne, inaczej nie ma tej muchy. Podczas gdy naprawdę nie wiadomo, czy ryby akurat ten różowy widzą. Dobra, i teraz krawtwór, tak, który już masz. Powiedz, co to za tajemne... Taki cielisty. Cielisty, beżowy, tanowy. A co robiłaś? Takie ruchy tutaj, kocie? Koci ruch to było takie jakby zrównanie tych końcówek troszkę. To ma swoją funkcję właśnie, nie? To jest ważne, żeby wam nie wyszła jak odcięta nożem ta mucha, miała fajny profil, taki zwężający się. To Agnieszka miesza te włókna tak, żeby one stworzyły taki klinowaty... kroplowaty, wydłużony kształt. Dobra, i montujemy to skrzydło. Ono troszeczkę dłuższe od ogona powinno być. Czyli nóżki idą dopiero po skrzydełku. Tak jest. Okay. Pamiętajcie, w takich muszkach mniej znaczy więcej. Finalnie ta muszka jest bardzo można lekkim przeprowadzić wzorem. Kot, aha. Żeby to się ładniej... Jeżeli nie jesteście pewni, ile materiału dać na skrzydełko, lepiej dać go zawsze troszkę mniej, żeby ta muszka była fajna, lekka. Z czasem wyczujecie na pewno sobie proporcje, a to jest ważne. Zaletą tej muszki jest jej niewielki rozmiar. Ją się wykonuje głównie, myślę, tak w rozmiarach AGA 8-4. Nie? Coś takiego będzie. W sensie, jak chcecie zrobić dziesiątkę, to jasne, też bardzo fajnie. To są małe muszki do dalekich rzutów na bardzo płochliwe ryby. Na ostatni przykład element to nóżki, silly legs, takie pasiaste. Które bardzo lubimy. Oczywiście możecie dodać jakiekolwiek inne nóżki, to nie jest tak. Popularne wzory, takie legendarne, typu Gocha, czy Crazy Charlie, czy inne klasyki, mają to do siebie, że doczekają się bardzo wielu wariantów, również kolorystycznych. Jeżeli macie inne nóżki, czarne, białe, w paski, bez pasków, spokojnie dowiążcie je. I taki pęczek nóżek. Odcinamy na długość skrzydełka, tak? Okay. I tutaj ten nosek, ta główka muchy jest dosyć duża. Ty ją nadal budujesz nicią, tak? Czy... nie tyle buduję, co maskuję te materiały, które tutaj dokładałam. Jasne. Ona i tak siłą rzeczy się zbuduje przy maskowaniu, nie? Ostatnie, czyli ruchy finisherem. Zakończamy muchę. Cięcie i tu będziesz zabezpieczać tą muszkę i tym razem to będzie... Będę zabezpieczać klej UV. Klej UV. Jak widzicie, generalnie jesteśmy koszmarem w każdej firmy produkującej klej UV, ponieważ używamy klei z Biedronki. To nie znaczy, że te droższe z różnych firm muszkarskich nie są złe. Potrafią być całkiem dobre, ale znowu dostępność, cena, nam akurat sprawdzają się te dobrze. Chociaż czasami też używamy i tych markowych, prawda? Tak. Zależy, czego potrzeba. Tutaj tylko nanosimy cienką warstwę na ten nosek muchy, na główkę, więc ten biedronkowiec się to akurat sprawdza. Nie jest biedronkowiec, ale Biedronka jest całkiem uczciwej jakości. Czyli można powiedzieć, że Biedronka w służbie fly tyingu. Można. Okay. Gotowa mucha. Gotowa mucha. I to jest właśnie Silly Legs Gocha.
bo bardzo, bardzo po polsku to wymawiam. Naprawdę wzór warty polecenia, jeżeli zaczynacie z wiązanie much, jeżeli zaczynacie swoją historię z muchówką, chcecie złowić sobie okonia, macie daleko na pstrągi, albo chcecie ruszyć za trocią na morze, to jest bardzo, bardzo fajny wzór. A jeżeli jedziecie na tropikalne bonfisze, no to wtedy macie to klasykę. Bardziej. To tym bardziej polecamy. Podstawa. Dziękujemy Wam ślicznie za uwagę. Życzymy sukcesów przy imadle, a w kolejnym odcinku pokażemy Wam kolejną krewetkę i tym razem Agnieszka odświeży moją pamięć, bo... Laser shrimp. Laser shrimp? Mhm. Robimy laser shrimpa. W takim razie zapraszamy.